No i jesteśmy z powrotem. Witam wszystkich na kolejnej transmisji serii Zagrałem w Deus Ex, Give Me Deus Ex. I tak, gdzie ostatnio skończyliśmy? Z tego co sobie przypominam, to było chyba Hell's Kitchen. No i zaczniemy stamtąd, tak? Ostatnio wyjaśniłem chyba jak działa PS20? Czy P20? Nie, PS20, takie małe badziewie. A, dobra, mało istotne, dobra. Zaczynamy. Dobra, tym razem sobie trochę po... We're getting reports of a hostage situation in the Ton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. Super, więc mamy nowe zadanie. Tak, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że nie jestem pewien, czy będziemy w stanie ukończyć misję z magazynem w tym streamie, bo tutaj jest całkiem sporo pobocznych aktywności, które jeszcze chciałbym wykonać. No i to generalnie tyle, tak? O proszę, martwy terrorysta. Dobra, jedziemy najpierw do hotelu. Zobaczę w ogóle, czy mamy jakiekolwiek obezwładniacze. Dobra, mamy... Dobra, mamy paralizator, choć powiem szczerze, że bardziej byłbym wdzięczny, jak miałbym... Właśnie... Jak miałbym bełty. Kurde, nie mam. Nie za bardzo wiem, skąd mogę je skołować. Trudno. Będziemy musieli pracować z tym, co mamy. Proszę bardzo, bełty. Moje modły zostały wysłuchane. Mamy 3. No ale to zawsze, a 3 więcej niż mieliśmy jakieś 60 sekund temu. Tu będzie wejście do tawerny, co sobie potem damy tutaj, że tak powiem. Znaczy tu przyjdziemy, a teraz do hotelu. Czy ci dwaj goście nie powinni gdzieś dalej stać przypadkiem? Dobra. Pogadamy z nimi, bo oni mają coś nam tutaj do zaproponowania, z tego co pamiętam. Hey, it's Den. You want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Kurde, to jest dość... szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest jakiś minus, jeżeli im odbierzemy te granaty, bo tu chodzi o te granaty gazowe. Możemy je zostawić, oni będą wtedy je wykorzystywać? Chyba, nie wiem. Bardziej nie wiem niż chyba. Nie mam pojęcia, albo możemy je, że tak powiem, sobie zatrzymać. Nie, dobra, weźmiemy je. Zawsze się przydadzą. Dobra. O, 3 nawet. Super. To nam bardzo ułatwi zadanie. Dobra, prześlizgniemy się tutaj. I wejdziemy do hotelu, że tak powiem, od tyłu. Dużo łatwiej będzie. Hops. Kurde, nie. Krata. Przeszukajmy pokój. Pieniążki zawsze się przydadzą. Uuu, wow! Mod. Flary. Coś jeszcze? I kolejna karta. O ile dobrze pamiętam, w oryginalnej grze tutaj tego modu nie było. Więc to zostało dodane do przez autorów. Apteczka. Coś jeszcze może? Dobra, może tu. Nie, ta. A tu nawet nie muszę, że tak powiem, tylko pokażę, gdzie jest kod. Kod jest tutaj. Natomiast...
paperclips. Po co one w ogóle są, te paperclipy? Nie. O-o! A nie, dobra. Bum. I, że tak powiem, tajny schowek. Elegancko, tak. Zobaczymy, co tu możemy uzyskać. Pieniądze. O! Właśnie, bełty. To dokładnie to, czego było trzeba do szczęścia. Pancerz balistyczny? Niekoniecznie. Dobra, hasło, batonik. Zobaczymy. Okej. Jesus. Spam. Dobra, czyżby to była reklama kliniki, która pomaga w popełnieniu samobójstwa? I said off one of my fingers. Dobre. Administracja. I tak. Blue Harvest. Dobra, poczytaliśmy sobie pocztę. Możemy grać dalej. Tutaj akurat sobie zapiszemy grę. Po pierwsze, bo to jest bezpieczne. Po drugie, chodzi o to, że wolałbym obezwładnić wszystkich terrorystów. Natomiast jest duża szansa, że mogłoby mi się nie udać, więc... wiecie, jak to jest. O, teraz dostaniesz. 3, 2, 1... Dobra. Jeden jest martwy. Nie martwy, tylko nieprzytomny. Został nam drugi, ale czy go trafimy? Nie widzę takiej możliwości. O, lipka. No. Kurde! Właśnie, o tym mówiłem. Nie wiem, dlaczego hitbox... Hitbox zakładnika wszedł na terrorystę i nawet jeżeli celownik był bezpośrednio na głowie terrorysty, to i tak trafiliśmy zakładnika. Właśnie. Właśnie takie kwiatki. O kurwa. Dobra. Tym razem się uda. Jeden. Najgorsze jest, żeby ta babeczka nie zaczęła panikować, bo jak ona zacznie... Dobra. No nie mogę, patrzcie, wjeżdżam na hitboxa. Kurde, no. A jeżeli strzelę z boku, to mogę nie trafić. Kurde, no. Ach, będziemy próbować do skutku. Będziemy próbować do skutku. Chyba, że da się go podejść w inny sposób. Zobaczymy. A to spróbujemy go z drugiej strony podejść. Może się uda. Zobaczymy. Tak. Tego mamy z głowy. Będzie ktoś. Czy może stąd uda nam się go... Tak. Będziemy mogli spróbować stąd. O, data cube.
Tutaj kij. Dobra, stąd będziemy mogli bez problemu go obezwładnić. Dobra. Dwóch mamy z głowy. Thanks for taking care of those guys. You from the police? You Natco. Yeah. Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here. Did you catch the name of the street? No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. That's very helpful. Thanks. No i elegancko, widzicie? O. Ale tu coś się stało. Teraz pytanie co? Thought I was a goner. Czyżby jakaś strzelanina czy coś? Thanks. Trying to catch my breath. Dobra, ale ich ocaliliśmy. Dzięki temu mamy teraz informacje na temat, że tak powiem, terrorystów. Tu mamy skrzynkę, ale ją sobie, że tak powiem, może nieco później weźmiemy. Dobra, tu powinien być jeszcze jeden. Tak to podejść, żeby... żeby mi... No właśnie. O, dobra, padł. Ale skubaniec. Trochę nam kuku zrobił. Zdjęcie córeczki. Co klucze se pozabieramy. Kasiorka, tak okradniemy go. Niby jesteśmy policją, no ale za coś kurde trzeba jeść, tak? Mimo że jesteśmy super nano super człowiekiem. Dobra, teraz pogadam z właścicielem. You all right, Mr. Renton? Fine, I think that's all of them. You got the guys upstairs, right? Yeah. How's your daughter? Is she somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. Dobra, Finda. Bateryjka. Ale zawsze się przyda. Ten hotel widywał lepsze dni z tego co widzę. No nic. A, tu jest jeszcze... Dobra, nawet nie wiedziałem, że można w ten sposób jeszcze tu wejść. Zgarnęliśmy klucz, w takim razie... No właśnie. Coś tu jeszcze będzie? Nie, to jest po prostu opuszczony apartament. Dwoma trupami generalnie, czy ten właściciel tutaj nie sprząta, czy... dobra, wszystko jasne. Fiolka z tym, z narkotykiem. Pewnie się zacipali na śmierć. Dobra, trudno. Góry. Dobra, zostały nam jeszcze niejako dwa miejsca do odwiedzenia. Darmowa klinika oraz tawerna. Dobra. Chyba pójdziemy do tawerny. To jest bliżej. Potem się zobaczy.
There were a couple of NSF on the second floor. I took care of the situation. What about the hostages? Doing fine. You guys can relax. Dobra. Widzę, że zaczyna się robić ostro. Jest ich trochę tutaj, Kubusiu, widzę. A. Dobra, to już się robi nieciekawe. Dostaliśmy dość mocno. Tylko 6,5. Nie dobrze. Dobra, zwiewa. Dobra, padł. No, czyli granaty jednak ratują życie, jakby nie patrzeć. O proszę, ale ja amunicji darmowej zdobędę, proszę i ten. Ale chyba jednak faktycznie te granaty by sprawiły tutaj dość sporą różnicę, jeżeli by je mieli. Po prostu by rzucili, obezwładnili, że tak powiem, terrorystów i nie byłoby tyle trupów naszych. No cóż, ale chcieli się pozbyć, to się pozbyli. Nie ma sprawy. Ja na pewno nie będę narzekał na ich skuteczność. Czy tu jest... O, 4 lockpiki albo 5 tych. Nie ma bata. Planowałem iść do tawerny, a jednak pójdziemy gdzie indziej. Do kliniki, skoro już jesteśmy w pobliżu. Dobrze, dobrze możemy to wykorzystać. Outside. They told me to come in here. The riot cops are running scared. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi, back when they were called the Northwest Secession Forces. Welcome to Tenderloin Clinic. Please proceed to the examining room. Nie ma sprawy. Zobaczmy, co tu mam pielęgniarka. Grey death, please pick up an information packet. You look like the do-it-yourself type. How about the automated care plan? Only 2,000 credits. Med kits are 300, but if you want augmentation work, you need the bots. Super, czyli jak zapłacimy mu 2000 kredytów, będziemy mieli dostęp do robota leczącego? Medbota, tak. Albo po prostu zwykły medkit. Nie zatrzymam pieniędzy, bo na razie w tej chwili to i tak nie ma co brać, dlatego że my tą miejscówkę odwiedzimy może dwa razy. Zatem gdzieś kiedyś było chyba coś takiego, że można było znaleźć hasło. Tak mi się przynajmniej wydaje. I want satisfaction. We've done all that we can. It's time for you to go. This is supposed to be free work. But you'd do something if I had more money. You've got to be afraid, son. In Earth, people don't get great death. Don't make me fall security. Martwe ciała wszędzie. Nic nie było tam. Dobra. One of the doctors can help
you. Got a few credits? You have the plague? Nah. Cops ran us off the streets. Usually I go into the water tunnels in the warehouse district, but somebody boarded up the window. You live in a tunnel? Actually, I like to stay on the roof of this big apartment building. Nice view, if it's not too cold. There's a freight elevator at the end of the tunnel. Where's that window you were talking about? It's a basement window in the park south of the hotel. You must pay the doctors in cash before treatment. One thing about the warehouse district, you've got to know which buildings are safe. Some have armed guards. Proszę, kolejna informacja na temat naszej misji, może nie bezpośrednio, no ale mamy może kolejną opcję, którą możemy wykorzystać do dostania się do magazynu. Czy narzędzia naprawdę kusi, ale nie, to nie jest warte zachodu. Dwa narzędzia, ale myślę, żeby się wkurzyli, jakbym tutaj wszedł. Mam chociaż cokolwiek, co by było warte mojego zachodu? Chyba nie. A multitula mamy tylko jednego, niestety. Dobra, to chyba nic więcej stąd nie wyciągniemy. Chyba, że, ale nie. Nie, do tawerny idziemy. Christ. You see the guy begging for a cure? Dobra. Jeszcze pytanie. Jestem bardzo ciekawy, dokąd mnie to może zaprowadzić. Mam tutaj do wykorzystania. Raczej nie. Raczej nie będę wykorzystywał lockpicka, bo po prostu szkoda mi go stracić. O proszę, jeszcze data cube. Dobra. Spróbujemy załatwić to inaczej. Spróbuję przeskoczyć przez kosz na śmieci. Oszczędzimy wtedy sobie zachodu. Dobra. Okej, okay, elegancko. Dobra, skoro już tu jesteśmy. Ale do czego jest ten panel? Dobra, spięliśmy się, ale to on... Co on może robić? Dobra, nie mam pojęcia, powiem szczerze. Trochę to jest tak od czapy umiejscowione. Jest, bo jest, tak? Bo musi wyglądać, ale nie widzę, żeby to miało jakieś praktyczne zastosowanie. Może najpierw do tawerny. Jest powód ku temu. Dobra, tu powinno być wejście od tyłu. Zresztą za parę minut zobaczycie, dlaczego najpierw do tawerny idziemy, a dopiero potem, że tak powiem, w tamtą stronę, którą na początku zmierzałem. Dobra. A nie. Chociaż... Kurde, czerwie, może coś znajdziemy użytecznego. Tonik. Ule. W normalnej sytuacji ja bym tego nie tknął, ale jako, że to jest gra, a batoniki są zawsze na propsie, to... Fajki, szkoda zachodu i teraz tak. Zacznijmy od tego gościa. Joe Green, Midnight Sun, glad to know you. What can you tell me about what's going on out there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Regulations, huh? So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD? You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. Nic się od niego nie dowiedzieliśmy. Możemy w bilard zagrać. Ciekawe. Czy uda mi się? Jedna weszła do łzy nawet. Dobra. Pogadamy z nią teraz. Chociaż... Nie, to tatuaże. Ja myślałem, że to jest, kurczę, nie wiem, jakieś rany albo coś. Dobra. Hey, you with the troops? I need help. What's the problem? Actually, it's my friend. Johnny took her into the alley west of here, across the street. Slow down. Who's Johnny? I got a bad feeling about this. He was mad. He gets crazy when he's mad. Don't worry. I'll check it out. No właśnie, to generalnie...
Dlatego tutaj, że tak powiem, najpierw przyszliśmy, bo to chodziło o tego questa. Gdybyśmy nie przyszli z nią, nie pogadali, to by tak naprawdę nic się nie stało. Tak po prostu byśmy tak czy siak się nabili na tego Johnny'ego i tą dziewczynę. Właściwie to jest Sandra Renton, bo to o nią chodzi. A tak to przynajmniej mamy tutaj jeszcze dodatkową jakby taką wskazówkę. Proszę bardzo, tu mamy Johnny'ego. Co z nim pogadamy? You said I didn't have to. Make Janie do it. I already took the money. And when it's JoJo and it's something he wants, you gotta do it. You and me both, baby. We helpless. We were just gonna hang out today. I told you, Howard, don't play with me this amateur unprofessional bullshit. Johnny. If it's business, it's business. If it's us two hanging out, then we hang out. Right now, it's business. I want out, Johnny. I didn't know it would get like this. Put it this way. You in it. You want out is like a gang. You get beat out. Dobra. What you want? I teraz jak jej tutaj pomóc? Możemy zapłacić, możemy mu pogrozić. Tutaj chyba byśmy musieli, kurczę, go zabić. To jest dużo lepsze rozwiązanie, bo naprawdę mu zagrozimy. You've got 10 seconds to beat it before I add you to the list of NSF casualties. Easy, bro. Just having us a conversation. 5 seconds. Girl's got a head full of marbles. I have to yell. Or she don't hear me. 3. She skitzes on me. It's my ass, man. 1. All right. Go on. Jesus. Nice. No i gościu, kurde, spękał. No i w sumie dobrze. Nie musieliśmy nic robić. Teraz z nią pogadamy tylko. Thanks. Sucks to get backed into a corner. I was trying to find the back way into smugglers. Smuggler? Hey, you shouldn't have threatened Johnny. Soon as JoJo finds out. Your father asked me to look for you. He'd like you to come home. My dad shouldn't have hired a hitman. Stupid way to get himself killed. Who's this JoJo? You can't touch JoJo. He doesn't go out, and there's only 2 ways to the warehouse. Warehouse? You think you can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. Looks like the fighting in the park has died down. And if you go underground, he's got laser tripwires, drone guns, military-type stuff, plus there are guards on the roof. Tell you what, I'll handle JoJo. You get home so your father won't have to worry. I can take care of myself. Właśnie widać, jak umiesz, że tak powiem, zadbać o siebie. No, ale dzięki temu uzyskaliśmy kolejną ważną informację na temat, no, podejścia do magazynu, tak, do naszej misji. Wiemy, że tam mamy pułapki, jakieś lasery, inne takie rzeczy, więc no, w sumie to nie był czas stracony. Dobra, wracamy do tawerny, pogadamy jeszcze, zobaczymy, czy ona w ogóle wróciła do tawerny. Czy będzie ta jej przyjaciółka, może coś będzie miała dla nas. Dobra, jest. I think your friend is gonna be all right. What about Johnny? I gave him a good scare. Where's he at? I don't know, but if he gives you any more trouble, just tell me. I hope he doesn't think I ratted him out. What can you tell me about his boss, JoJo? Oh, JoJo, he's nothing, man. We used to go out. His body mods? Cosmetic. Scars? I saw him cut his face one time just so he'd look mean. Maybe I'll straighten him out as well. Well, if you ever want to get into the warehouse where he hides out, I know the code. It's 3316. Thanks. You've been very helpful. No i elegancko, jeszcze mamy kod do magazynu. Super. Pogadamy jeszcze z Sandrą, może coś nam powie. You could at least let your father know you're all right. He knows where I am. You mad at him or something? No, but I don't want him running my life like he runs that cheap hotel. He doesn't do such a bad job. He never got nowhere because he never took chances. That ain't me. I'm gonna do things my way. I think you should be more grateful for what he's done. Let's leave it at that. Yeah, let's leave it at that. Earlier you said something about the smuggler. Tough guy like you? Figured you'd be a big customer. He's got a basement place over near the subway entrance. You have to give him the password Bloodshot or he won't let you in. I to akurat jest, może nie początek, ale wskazuje na kolejną postać, która może nam dać misję poboczną.
Plus możemy u niego kupić zaopatrzenie. No i jest jeszcze jedna mała ciekawostka. Widzicie, w modzie New Vision bodajże. Tak mi się wydaje. Nie, Revision. O, w modzie Revision jest coś takiego, że mamy dokładnie tą samą konwersację. Rozmawiamy z nią i ona mówi, że wejście do jego kryjówki, tak, znajduje się właśnie koło metra, tak? No i tam trzeba podać to hasło. Niestety w Revisionie to tak idiotycznie rozwiązali, że twórcy moda całkowicie przesunęli gdzieś na drugą stronę miasta jego kryjówkę. Zrobili tak, że o ile tutaj to jest jakieś takie zejście na dół, no wiadomo, wchodzimy, podajemy hasło, jest winda na dół, zjeżdżamy i gadamy z nim, to tam jest to rozwiązane tak, że w ogóle musimy gdzieś pójść na drugą stronę tej dzielnicy, przebić się, wejść do budynku, czyli musimy sobie otworzyć drzwi, bo drzwi są zamknięte, z tego co pamiętam, przebić się przez ścianę, która jest deskami zabita, i dopiero wtedy tam jest umiejscowione zejście, czyli zupełnie w zupełnie innym miejscu, niż by to wskazywała tutaj rozmowa z tą dziewczyną. No dobra, to chyba prawie wszystko. Czy może... A, jeszcze są ze dwie osoby, z którymi może chciałbym porozmawiać. Albo i trzy. You work here, you must know the area. Heard of anyone hiding a large generator? Not exactly, but if it's anywhere, it's probably in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you'd get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10 credits. Zapytamy się o wszczepy. Yeah. Axionetco, what's it to you? I'm in the business. Well, I was in an early program, okay? I can still polish a glass. Good luck with your business. I am Verosha from a country. You're talking about your wife, the Great Death. I don't know. The tap's out. Only bottles. Dobra, piwo. Here, please. You better get rid of some gear if you want to carry anything else. You will never forgive yourself if... I know, I know. A no tak, bo my nie mamy, kurczę, miejsca. Dobra, to możemy wyrzucić, bo to nam się nie przyda, to w ogóle nam się nie przyda. Prochom mówimy nie. Po co nam piwo? Przecież tak nie pijemy. No, zobaczycie. Mind if I ask you a few questions? Hey, you look like the vigilante type. What if I said I knew where you could load up on military hardware? You mean that guy smuggler across the street? Already know him, huh? Mm-hmm. Too bad. Hey, how about I tell you about something you can't hear from anybody else? What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. Za cenę piwa, no. No i właśnie ciekawostka, jakbyśmy nie pogadali z Sandro, ani z tamtą dziewczyną, to pewnie od niego byśmy się dowiedzieli w ogóle o istnieniu szmuglera. A tak to no, fajnie jest to zrobione, bo podchodzimy do niego, on się pyta, tak, czy potrzebujemy, no i tutaj mamy dialog, no, szmugler, a ty już wiesz o nim, czyli taka interakcja, że postać już wie, że istnieje inna postać, tak? I jako jest specjalna interakcja do tego przygotowana, bardzo fajne, powiem szczerze, dobra. Posłuchamy, co ma do powiedzenia na temat teorii spiskowych i strefy 51. Zawsze lubiłem ten jego monolog, ten dialog właściwie. Monolog? Dialog? Nie, monolog, bo my nic nie mówimy, tak? Tylko po prostu chcemy posłuchać. Dobra, no to jest jego monolog. Masz piwusio. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people.
Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet. Know anything that's worth the price of a beer? Ah, this old bird's had enough. What kind of chopper pilot starts work at midnight? You're with UNATCO, right? Why do you ask? I'm the one that flies your brother Paul to Hong Kong. He told me to watch out for you. I didn't know UNATCO hired pilots. The black choppers are run by the NSA to support various classified operations. Pentagon uses them, the CIA. They hired me because I don't ask any questions. Niezłe. Na początku nas naciągnął na piwo, wcisnął nam, no nie powiedziałbym, że bo to co mówił to nie była bajeczka akurat, bo faktycznie, no to co powiedział nabierze sensu, ale dopiero na samym końcu gry, tak? Ale nam to powiedział i dopiero, wiesz, tak naprawdę znam twojego brata i no wiesz, prosiłby tam na ciebie, że tak powiem, uważać, mieć na ciebie oko. Super. Dobra, czyli wiemy o Szmuglerze, rozwiązaliśmy problem z Sandrą. I mamy jako takie pojęcie, gdzie mamy szukać wejścia do magazynu, ale najpierw spotkamy się z dostawcą broni. Może będzie miał coś konkretnego dla nas. Dzisiaj taki raczej odcinek chodzony, mówiony, tak. Mało akcji, mało rzeczy, ale no to też, że tak powiem, te interakcje należałoby przeprowadzić, dlatego że nam się to później opłacało. Tutaj mamy piwo, jakby nam się nie chciało, że tak powiem, kupować, tak? Mogliśmy zgarnąć stąd piwo. Dobra, wejście do Szmuglera. Przy metrze. Tutaj nie, tutaj. Tu też nie. Tu chyba coś się będzie działo. Tak. They're gonna kill him. Zabiją go. To czy warto tracić, że tak powiem? Nothing. I checked his pockets. You don't live underground and not have one of Charlie's cards. Make him take off his shoes. Elegancko. Did you see that? Yes, I. It was uncalled for. You mug people, great. You need the dough, but you show some respect. What were they after? Especially when it's your ally. They came to us. They wanted an underground base. So those guys were NSF? Yeah, the NSF gives guns to anybody who wants to fight. A lot of people just take the guns and do what they want. So the terrorists are based in the subways? The sewers? They need to move some kind of secret equipment. Our tunnels are like the crossroads. Tell me how to find this base, and I bet I can get the NSF off your back. Underworld. Just remember that word when you see Curly. He lets people in. Bardzo ciekawe, tylko nie wiem, czy nam się to teraz przyda. Odnoszę wrażenie. Język polski. Polski język, trudny język. Odnoszę wrażenie, że to nam się dużo później przyda. Underworld. Dobra, tu będzie... Nie, tutaj nie idziemy, dlatego że tutaj będzie jedno z przejść, z tego co pamiętam, do... no właśnie. Jedno z przejść do już naszego głównego celu misji, a ja chciałem jeszcze zahaczyć o Szmuglera. To najpierw o bateryjkę, elegancko, więc się wrócimy. Dobra, idziemy tutaj. Gdzie było to? Czyżby? No, dokładnie tak. Metro, Szmugler, Szmugler, metro. Widzicie, jaka jest odległość? A w Revision chyba bodajże w tym kierunku, jeżeli się nie mylę, gdzieś tam była ta dzielnica, w ogóle gdzieś tam hen pociągnięta, tak? Obszar był w każdym razie znacznie większy. I to miejsce zostało gdzieś tam w ogóle...
wyrzucone tam w tam kierunku i trzeba było się nachodzić na szukać. Ja sobie musiałem skorzystać z solucji, żeby znaleźć Schmugglera. Dobra. Yes. Password? Bloodshot. Our files show that the smuggler is whacked out paranoid. Watch for booby traps. And the latest news? Your brother's team hit some resistance. So they're gonna be delayed while we bring in chopper support. Tędy można się dostać. I tak, dobra, tutaj jest, że tak powiem, mały problem, bo ten robot zawsze mnie atakuje. Nie pamiętam jeszcze sytuacji, żeby tu po przejściu przez to te zabezpieczenia nie próbowały mi odstrzelić 4 liter. Spróbujemy może, czyżby? Ale to jest dobry moment, żeby sprawdzić, czy uda mi się, że tak powiem... Hacking. Upgrade. Proszę bardzo, upgrade'owaliśmy. Jeszcze zobaczymy, jakie perki. Jeszcze perki se podciągniemy. Na broni też se perki, co prawda, że tak powiem. Upgrade. No i zużyliśmy prawie wszystko. Co prawda, broni jeszcze raz tak nie potrzebuję, ale z hackingiem. Dobra. O, proszę, wyłączyliśmy. I elegancko włączyliśmy lasery, tyle tylko, że... Coś jeszcze z tego wynika? Coś mieliśmy podnieść. Dobra, nieistotne. W każdym razie lasery zostały wyłączone. Nie muszę się martwić, że mi robot po prostu zrobi jesień średniowiecza z 4 liter. Tylko, że... To nie jest przypadkiem granat. Mam miejsce. Spróbujemy go, że tak powiem, rozbroić. Jest, udało się. Przy okazji taka mała może ciekawostka, nie ciekawostka, jak mamy umiejętność... Weapons Demolition, tym wyższy stopień tej umiejętności mamy, tym mamy więcej czasu na rozbrojenie właśnie tego typu ładunków. I nieważne, czy to są lamy, czy to są właśnie gazówki, czy to są te EMP. Co ciekawe, tutaj w pierwszej części, ops, nadepnęliśmy na szczura. Kurczę, rozdeptaliśmy szczura. W każdym razie, tutaj w pierwszej części jest tak, że to bardziej działa na refleks. Więc kiedy grałem w Deus Ex Human Revolution, próbowałem dokładnie tego samego podejścia i bardzo często ginąłem. Dopiero chyba, nie wiem, za drugim czy za trzecim podejściem się połapałem, że tamte miny działają troszeczkę inaczej i one reagują na dźwięk, więc tam sposobem na ich rozbrojenie jest szybkie podejście i ich zdjęcie, tak jak tutaj. Tylko trzeba było się podciągać, tak i dopiero wtedy pyk je rozbroić. No to było na dłuższą metę przydatne, bo zyskiwaliśmy z nich ładunki wybuchowe, więc... tak, to mamy... Dobra, najpierw zbierzemy fajki. Fajki mi się nie przydadzą. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Zanim sobie pogadamy... O, tłumik. Dobra, dodamy. Bardzo przydatna rzecz. Tu od razu mamy z tłumikiem pistolet, więc tak czy siak nie będzie żadnego dźwięku generował. I tak samo minikusza, też nie generuje dźwięku, natomiast karabin normalnie no, generował, więc no, dało się słyszeć, jak strzelamy do kogoś. Teraz, że tak powiem, dostał... Tak jest. Tłumik, więc będzie znacznie mniej hałasu robił. Przy okazji taka ciekawostka... Tłumik nie działa na takiej zasadzie, że on w ogóle eliminuje dźwięk, tak? Że broń nie wydaje dźwięku, tylko jakby zmienia sposób, w jaki ten dźwięk się rozchodzi, z tego co pamiętam. Coś takiego. Dobra, może tu mu się włamiemy jeszcze.
Jak już to już, tak? Nic. Może na górze coś jeszcze podłapiemy. Amunicja. Śrutóweczki. A w ogóle ciekaw jestem, śrutówka jakiego typu to jest. Tutaj broń, czy mi też będzie się ten perk od karabinów liczył do śrutówki. Zobaczymy. Sniper. Tak, czyli ten perk działa też również na śrutówkę. Dobra, super. Rakiety. Mogą się przydać kiedyś. O, gdzieś policja. Lockpick. I tu mamy zamek. Dobra, spróbujemy spić. Uszkodziłem lustro. Nawet widać miejsce, ale nic poza tym. I strzał też nie daje żadnego efektu. Pytanie tylko, czy warto tutaj zużyć. Cholera, mam ich za mało. Mam tylko dwa multitule. Wolałbym nie ryzykować, że później mi ich zabraknie. Dobra, damy sobie spokój. Może przy następnej wizycie u szmuglera. Dobra. Sprawdziliśmy, co on tutaj ma. Możemy teraz z nim porozmawiać. Batonik. A. What do you want? Why the booby traps? Afraid of something? Just precautions. Against what? Government's been having some kind of crackdown all year. People I know, they've been disappearing. Is that so? Think it's a big joke? Lift up a grate in the street. They got my friend Ford Schick in a secret lab next to the sewers. A lab? In the sewers? Maybe he was taken hostage by the NSF. These guys are pros. Definitely government funded. Interesting. Maybe I'll take a look. But I think you should have a little more regard for the United States government. If you're serious about going down there and finding Ford, I'll give you a deal on some hardware. Also, you'll need this. It's the key that can open the sewer manholes. Tell me about the hardware. I have a scope that will fit most handguns and rifles for 2,200 credits, a bioelectric cell for 800, and some light amplification goggles for 3,500. Ciekawy błąd, nie wiem czy zauważyliście, jego głowa troszeczkę wydawała się jakby została, no nie wiem, nieco kształt by się jej zmienił, tak? Nie była równa, plus jeszcze takie coś, że krata, która była z tyłu w tle, jakby zachodziła mu na okulary, tak jakby te okulary wchodziły pod tą kratę, mimo że teoretycznie obiekt znajduje się, nie wiem, jakieś 10 metrów za tym gościem? Ale to jako taka ciekawostka. W sumie to, co on nam oferuje, nic z tego mi się nie przyda. Ale za to tą misję wykonamy, no bo zawsze warto mieć u niego dług, plus może wtedy nam coś zaoferuje ciekawego. Wiadomo, dodatkowe doświadczenie, tak, jakieś dodatkowe co właśnie. Dodatkowy sprzęt, bo tam z tego co pamiętam jest, z tego co pamiętam powinna być zbrojownia. Ale to już, że tak powiem, w następnym odcinku. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Następnym razem w każdym razie. Tutaj sobie na dzisiaj skończymy, zapiszemy, żeby zamknąć to wszystko, tak? I następnym razem ratujemy Forda i wreszcie wybieram się do magazynu, przynajmniej mam taką nadzieję. No i to było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam, na razie, hej, do następnego razu. Jak to trafi na YouTube'a, no to poproszę komentarz, łapka w górę albo w dół, jak wam się nie podobało, subskrypcja, cokolwiek. Wiecie, o co chodzi. No, dzięki. Na razie. Hejka.